Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl, witam was w kolejnym odcineczku z serii Szybkie Inspiracje. Ten odcinek może będzie podzielony na więcej, nie wiem, teraz będziemy sobie budować, tak dawno nie budowaliśmy, jak dawno nie byłem na tej mapce. Modyfikacje wciągają, no tyle wam powiem, jeszcze była seria YouTube'owy Minecraft, jednak teraz tam pewne mamy małe problemiki, jakoś tak wychodzi, że no, póki co tam nas nie ma. Nie wiem, może wróci, może nie, to akurat nie ode mnie zależy. Tak, to są domki, które już kiedyś widzieliście. Teraz zajmiemy się nieco czymś innym. Ha, jeszcze schowany jest, widzicie. Jak nie, modyfikacje sobie takie ustawiłem. Dobra, generalnie tak, przed chwilą sobie poustawiłem kilka materiałów do łapki i myślałem, co by sobie tu poustawiać. No, do żadnych specjalnych wniosków nie dobrnąłem. Aha, jak coś, to jesteśmy na 1.7.2. Dlatego tam dziwnie tak drzewka mogą wyglądać. Jop, 1.7.2. Dobra. I tak, nie mam generalnie żadnego planu na domek. Więc to będzie odcinek freestyle'owy. Takiego jeszcze u mnie nie było. Tak więc... nie wiem, co wyjdzie z tego domku, to wyjdzie. Nie mam zielonego pojęcia, co dokładnie. Znaczy, mam taki mały pomysł, może się go uda zrealizować, może nie. Ale to się jeszcze zobaczy. Materiały, z jakich będę korzystał, to będą naprawdę najróżniejsze. Nie będę się ograniczał, będę używał także kwarcu. No po prostu z tego, co zauważyłem po swojej własnej grze, jestem w stanie zorganizować naprawdę spore pokłady, przykładowo gliny. Więc myślę, że wy też nie będziecie mieli problemów, jeżeli będziecie chcieli odtworzyć coś takiego na swoim na przykład survivalu. Czy też serwerze, nie wiem, gdzie tam akurat teraz gracie. Co by tu teraz? Teraz może takie coś. Tak, tak, tak. Od środka zajmiemy się tym później. Na razie od zewnątrz jakoś by to musiało się prezentować. To może teraz robimy coś takiego? Nie. Moment, tu będzie musiało to wyglądać mniej więcej w ten sposób. O, tak. To już lepiej troszeczkę wygląda. Także jak mówię, co wyjdzie z tego domku, to wyjdzie. I tak, pamiętam o tamtym. Wybaczcie, kurczę, jakoś nie umie się za niego zabrać. No, może po tym, jak ten skończymy. Mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, nie macie mi tego aż tak za złe. Chociaż wiem, że pojawiają się komentarze, żebym do niego wrócił. I tak, naprawdę chcę, tylko kurczę, nie chcę, żeby coś źle wyszło. No, może też potem to potraktuję jako taki kompletny freestyle. No, mniej więcej tak jak to teraz, tak. Nie wiem, co z tego w ogóle wychodzi i co tu będzie lepiej wyglądać. Także zresztą sami za chwilę zobaczycie, że będę co jakiś czas je zmieniał. I tak dalej. Nie, to było lepsze. Tum, 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 tum. Dobra. Aha. Teraz ten subit sobie będzie zakręcał w tym kierunku. Domek nie będzie raczej duży. Znaczy, będzie dość pokaźnych rozmiarów, ale to nie będzie jakiś nie wiadomo jak wielki. Dobra, zacznijmy może jeszcze robić coś z tej strony, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mam teraz taki pomysł, żeby może był, ja wiem, symetryczny. Czasami lubię, tak. Lubię w takich dziwnych, prostych kształtach, nazwijmy to modernem. Chociaż wiem, że nie wszystkie moje domki są rasowo modernistyczne. To chyba nazwałem modernem. No ale tak de facto, technicznie rzecz biorąc, nie wiem. Modern powinien być bardziej w sumie rzeczywiście ogołocony. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy tak powinienem, czy tak to wypada. Sami powiedzcie, co o tym myślicie, czy to rzeczywiście powinno się nazywać tak u mnie, czy nie bardzo. No bo wiecie, ja myślę, dobra, to raczej może będzie modern. I sobie tak to nazwałem. Ale czy tak rzeczywiście jest? O, właśnie, to jest pytanie. Dobra, to teraz tak.
Nawet mi się podoba ten zestawienie kolorów. Nie jest jakiś bardzo boom, wow, co to jest za kontrast. Ale tak nawet ze sobą współgra. I nie zlewa się ze wszystkim, tak, to też jest ważne. To miało chyba iść tak. Chwileczkę, trzy bloczki. Tum, tum. I tu. Dobra. Dobra, takie dziwne kształciki. W miarę proste, tak. Rzeczywiście nie są jakieś bardzo skomplikowane. To będzie już może troszkę bardziej podchodziło pod modern. Chyba, że jest jakiś duży znawca styli gdzieś tutaj wśród was, moi drodzy widzowie, osoby, które to oglądacie. Także może ktoś wyceni, co to w zasadzie byłby za styl, czy to rzeczywiście można nazwać modernem. Dobra. Teraz, okej, mamy z dwóch stron już to samo, tak, popatrzmy tylko tutaj. Coś by trzeba tu poustawiać. Ten kolor. No dobra, to się mocno wyróżnia. Z pewnością to bym musiał sobie teraz ładnie cofnąć, ale czy użyję tego koloru? Myślę, że tak. Będzie bardziej taka odskocznia od tej całej reszty. Tu sobie może ustawimy tak bloczki. Ale mówię może, bo za chwilę może to ulec zmianie. Znajdziemy coś, co lepiej będzie pasować i się podmieni. Tylko tak, czym potem to podłożyć? Weźmy może tą płyteczkę. I czy ona tu będzie pasować? Nie jest źle. Okej. Tak może być, tak nawet pasuje. Tak, teraz jako że mamy pełnokolorowego szkła, możemy w sumie też wziąć coś innego niż niebieski. Ale czy tu będzie coś innego tak bardzo pasować? Bardzo podoba mi się ten kolor. Może tak, jeszcze zobaczmy. Przymierzmy go. Tak, on ma taki, kurczę, taki fajny kolor. Nie wiem, no taki... Tak mi się strasznie podoba ten zielony. Chociaż z drugiej strony niebieski będzie się niżutą. Nie, użyjemy zielonego, tak. Zielony będzie troszeczkę lepszy. Tak mi się wydaje. Tylko jakby go tu ładnie ustawić. Dobra, na razie zróbmy coś w ten deseń. Chociaż nie wiem, czy to tak mogłoby być. Dobra, na razie zrobimy tak. Zakryjemy to i coś ewentualnie się za chwilę tu dostawi, bo rzeczywiście coś troszeczkę mało, nie sądzicie? Tak, trzeba by to jakoś połączyć w miarę dobrze. Na górze mogłoby być jakieś pięterko, to fakt, także to na pewno zakryjemy, to połączymy. Będzie takie na razie płaskie, póki co, bo za chwilę tu będzie na pewno jakaś podłoga i się to wytrzaska. Tak, to się na pewno zaraz zmieni. Tylko jakby mogła wyglądać ta góra? Na pewno by musiała być troszeczkę cofnięta, chociaż mogłaby być też w tym miejscu. No właśnie, czemu by nie? Zrobimy coś w ten deseń. Tylko czy to będzie ładnie wyglądało? Nie, nawet jest okej. Na ile bloczków sobie rozszerzymy? Na 3, na 4? Na 3. Są 3, tu są 3, okej. I z tej strony będziemy potem zakręcać. Także tutaj już możemy też ten daszek ułożyć. To tutaj i zaraz jakoś to będzie wyglądać, przynajmniej w teorii.
Okej, okay, jakoś to zaczyna powoli nabierać kształtów. Aha, jak coś to wybrałem tutaj śnieg, bo jego struktura no tak jakby się zapędza, tak? Nie widać takich szczególnych przerw między blokami. Z kwarcem jest nieco inaczej, tak? To widać takie ewidentne płytki. Chociaż kwarc troszeczkę bardziej chyba pasuje do tych bloczków, tak? Do utwardzonego kleju. Ale to już wiecie, to jest taka opinia i nie każdy musi się z nią zgodzić. Dobra, w środku miało być hol, ale środkiem może zajmiemy się za chwileczkę. Chociaż z drugiej strony łatwiej będzie też potem zaplanować całą resztę, jeżeli wszystko naraz się uwzględni. Ale moment, najpierw się zajmijmy rzeczami tutaj, ok. Teraz sobie poustawiamy te bloczki. Może kawałek normalnej ściany też by się tu przydał. Tak, przyda się, to z pewnością. Tylko nie wiem, nie. Zielony odpada w tym miejscu. Zielony będzie na górze. Tu będzie niebieskie szkiełko, tak. To z drugiej strony może też. Chociaż za chwilę może po prostu zacznę robić jedną stronę, a nie będę tak skakał z lewej na prawo i z prawej na lewo. O, właśnie tak. Nawet jakoś to się prezentuje. I jakiej długości mógłby być ten domek? To w sumie by zależało jeszcze od jakich, na jakie pomysły za chwilę wpadniemy. To może zrobimy jakąś niebieską, znaczy fioletową stawkę, tak? To jest fioletowy, to jest jasno-niebieski. No troszeczkę mi też podbiega pod fioletowy, ale niech tak zostanie. To jest jasno-niebieski kolor. Nie pomylcie. Weźmiemy może teraz taki większy filar. Tak, to nie będzie może najgorszy pomysł. Taki nieco większy. Potem znowu fragmencik ścianki. Ta będzie bez okienka, bo w sumie nie wszędzie te okienka muszą się znajdować. I coś jeszcze by można tu dostawić, żeby to lepiej wyglądało. A jako, że to może będzie środek, to tutaj też zrobimy coś z tego zielonego. Niech to będzie taki kształt, nie, wyższy, będzie się wybijał. Tak, ok, no myślę, że będzie ok. Mamy tutaj trzy klocki i na dół. Ok, jakoś to wygląda. I tutaj będzie nieco większe okno, w zasadzie nieco, dużo większe okno. Tylko na dole by musiał być coś, co by się świetlało. Wiecie co, ostatnio polubiłem stosować najzwyczajniej tak, o, redstone block i redstone lamp, tylko nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało pod tym szkłem. Tylko jakby to tu ładnie. Najefektywniej chyba będzie w ten sposób. Tylko czy to będzie dobrze się prezentować, jak to zrobimy tak? Nie, jednak lepiej to wygląda jako lampka wewnątrz. Na zewnątrz może ograniczymy się do innych rzeczy. A może skorzystamy po prostu z rzeczy u mnie zapomnianej. Czyli latarnie z dyni. Okej, zostawmy to, tak. To będzie coś mniej typowego. Świeci jakoś, nie wiem, nie przeszkadza, zbytnio nie razi w oko. Nie będzie kombinowania za dużego z tym, jak poukładać redstone i redstone lamp. Okej, troszkę dziwnie, ale zaraz dodamy pewne detale i wszystko będzie troszkę lepiej się prezentować. Jak przynajmniej powinno być. Zobaczymy. Dobra, to może na wzór boku też połączymy. Chociaż nie wiem. Nie.
Nie, inaczej, mam pomysł. Nie będziemy ciągnąć tego tak jako sufit, tylko to będzie troszkę niżej. Tylko czy dużo? Tak, dobra, to podciągniemy może jeszcze jeden klocuszek? Chociaż moment, najpierw zobaczmy jak to będzie wyglądać w tym momencie. Teraz tak, sufit jest na tym poziomie i on sobie tak ładnie cały czas tu biegnie. Tylko tak, to by musiało wystawać. Tak więc to musimy jeszcze poszerzyć o jeden klocuszek. Troszeczkę lepiej to będzie wyglądało i nie będzie takie zbite. Nie wiem, może niektórym się podoba łączyć tak bloczki, mi jednak to tak troszkę mniej odpowiada i wolę, żeby to miało taki troszkę inny kształt, taki może ciekawszy albo coś. Dobra, odstęp jednego bloku może nam wystarczy. W tym miejscu może też zrobimy tutaj coś takiego. No dobra, trochę dziwne, ale okej, niech zostanie. Tum. Dobra, nie jest źle. Nawet od wewnątrz. Zobaczmy od zewnątrz tylko, czy to może być. Może, czemu nie. Jest ok. Zostawmy to jak jest. Bum, ok. Muszę tylko pamiętać o tym, że chcę zrobić tutaj jeszcze górę, tak? Tu będzie nieco inny kształt. Tylko czy to będzie współgrało z tym, co tutaj wykombinowałem? Bo w sumie to by można jeszcze cofnąć. Chociaż nie, to już będzie za głęboko. Nie, dobra, tego nie było. dobra. Teraz robimy to samo z tej strony. Bardzo ciekawe, to nie jest, że powtarzam, ale przynajmniej będziecie mogli sobie jeszcze raz to zobaczyć, jak to było skonstruowane. Może wyciągniecie jakieś ciekawsze wnioski i skonstruujecie coś, nie wiem, może lepszego na bazie tego, co teraz pokazuję. Bo tak, temu przecież służy seria. Szybkie inspiracje. Okej, tylko żeby to jeszcze ładnie odwzorować, zobaczmy, tu ma być odstęp dwóch bloczków. W tym miejscu, tak, w tym miejscu, to się odsuwa i kładziemy. Tup. Teraz zakręcamy bodajże na 3. Odwzorujmy sufit i będzie wiadomo od razu. Nie, ta strukturka ma się zaczynać tutaj, tak, tu jest okienko. Okej, tu jest sufit, także tu było okienko rogowe. Dym, ale serio, podoba mi się to, że w końcu mamy więcej tego szkła. Można na serio więcej rzeczy zrealizować, troszeczkę, ja wiem, urozmaicić wnętrze samych domków samym szkłem. Może to się uda też zrealizować w tych odcinkach teraz, które teraz robię, tak tutaj. Szczególnie ten zielony mnie kręci. Jeszcze biały, tak. Biały też tak nawet fajnie wygląda, jak się go podświetli, to już w ogóle wow. Troszeczkę sfailowałem, moment. Nie tutaj. Chociaż przy budowaniu symetrycznych rzeczy jest ujedę, jak się zrobi taki mały błąd. Gorzej, jak pół domku jest przesunięte o jeden klocuszek nie w tą stronę, to można potem przestawiać chyba wszystko dookoła. A, jeszcze przecież cheat code lettering. Ting. Okej. Teraz już to lepiej wygląda. Tak. Ale dodałem jeszcze detale. Na pewno tu się pojawi trzcina, tak, trzcina cukrowa.
A, jeden blok miało jeszcze być do przodu, bo musimy wypchnąć ten fioletowy. Jest, jakoś to wygląda, ok. Mhm. Nie wiem, czy też lubicie symetryczne budynki. Ja, mi się naprawdę podobają. Chociaż nie wszystkie, tak. Nie wszystkie, nawet moje własne twory nie zawsze mi tak łatwo podchodzą. Także są takie, wow, rzeczywiście zrobiłeś coś fajnego. Nie. Nie zawsze tak jest. Na 4 i tu mamy 5 klocków. Nope. Zrobimy to tak. Mhm. Będzie troszkę lepiej. Może. Dobra. Tylko to musi być, kurczę, troszeczkę wysokie, bo to musi być też pięterko. Pierwsze mamy, no, dość pokaźnego sufitu. Tak, mamy 5 klocków do góry. I sufit nam się kończy w tym miejscu, czyli tu mamy dwie... Moment. Tutaj tak, to mamy 1, 2... Moment, nie. Tu jest podłoga, okej. Okay. Zaznaczmy sobie. Mamy 4 klocki do sufitu, czyli łącznie z tym... Okej, okay, tu będzie mógł się już zaczynać sufit. Dobra. Na razie tak sobie to zaznaczmy. Teraz podciągnijmy to do góry. Pum. Raz, dwa, trzy, cztery. Pum. Dobra. Okej. Okay. Jakoś to się prezentuje. Tak, nie jest najgorzej, jest okej. Tutaj chyba musimy pociągnąć. Tak, tutaj w tym miejscu. Ojej. Tylko czy to będzie dobrze teraz wyglądać? Tak, to jest ta sytuacja, której nie lubię. Musimy to cofnąć jednak, dobra. Jest okej. Okay. Może to nada takich troszeczkę ciekawszych kształtów. Całości. Tutaj zrobimy też takie zaznaczenie, tak, tu się to kończy. A, tutaj zrobimy pełną ścianę. Okna będą na środku. No dobra, niech już tak zostanie, chociaż też mi to do końca nie odpowiada, ale znowu, jak dziwnie wejdziemy na wnętrze, to też nie będzie dobrze. Tylko skontrolujmy, czy wszystko mi się dalej nagrywa. Tak, nagrywamy dalej. Dobrze. Co by tu dalej, żeby to ładnie wyglądało? Okej, zastosujmy troszkę jeszcze tego białego. Śnieżku. Zróbmy sobie podwójne drzwi. W tym miejscu możemy jeszcze ustawić sobie te mniejsze okienko i zrobić coś w tym stylu. Chociaż, no nie wiem, moment, bo to troszeczkę zaczyna śmiesznie wyglądać. Nie, to cofniemy. Zdecydowanie to trzeba cofnąć, bo to już będzie za płasko i nie będzie żadnych konkretnych kształtów i to będzie takie puste, smutne. A tu musi jednak, nie wiem, troszeczkę lepiej to wyglądać, żeby to tak, wiecie, przykuwało uwagę. Chociaż nie, moment, jak będzie wszystko na jeden blok cofnięte, to też nie będzie wesoło. Zróbmy na 2. Tak. Dobra, teraz tak, tu będą drzwi. Śnieżek leci sobie tutaj. No, nie, bez przesady.
Dobra, zaczynam serio wymyślać. Dobra, poukładamy to tak. Teraz możemy sobie postawić... Podskoczy. Tutaj szkło. Tu resztę śniegu. I zaraz zobaczycie, o co mi chodziło. O, widzicie? Troszeczkę ciekawszy kształt. Troszkę ciekawiej to wygląda. Jeszcze kminię sobie zrobić z tym, no bo kurczę, to też tak nie ma być. To ma być troszkę ciekawsze. Zawsze można w sumie dodać detale z kwarcu. Gdzie są schodki? Weźmiemy jeszcze schodki kwarcowe. O, tu są. Może inaczej. Ups. To z powrotem. Zobaczmy. No powiedzmy, że nadaje nieco tego kształtu, ale czy tego właśnie chcieliśmy tutaj? Takiego kształtu. Dobra. Zostawmy to jak jest tego. Troszkę dziwnie. Nie wiadomo po co to służy, ale na razie to zostawmy. Tak, to zostawmy może też. Nie będę wszystkiego zmieniał. Chociaż kurczę, no. Nie, bo jeszcze przekombinuję i będzie źle. Lecimy dalej. Tak, czyli. Dokończmy tutaj sufit. Podłoga może będzie nieco inna na pięterku. Mamy dywany, więc jakoś to tam się da jeszcze zamaskować ewentualnie. To, czego nie będziemy tam chcieli. Tyk, tyk, tyk. Okej. Tak to miało być? Aha. Jednak nie jest symetrycznie. Gdzie ja coś zrobiłem źle? Zobaczmy. Czy wszystko się pokrywa? Nie. Jednak się nie pokrywa. Moment, zobaczmy. To się łączy w ten sposób. Że też nie zorientowałem wcześniej, że jest coś nie tak. Come on. Tyle budowy. I teraz mi coś źle wychodzi. O, come on. To wystaje o dwa bloki. O, nie wiem co to było. To też. Okej, to pasuje. Moment, policzmy sufit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dyszka. A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, czyli to pasuje, także to nie jest wina tego. To niby też wszystko, chociaż to nie miało być takie grube na górze. Dobra, przynajmniej to poprawimy. Tak. Teraz może będzie troszeczkę łatwiej to zlokalizować. Nie, ja już wiem, co to jest. Patrzcie, to tutaj. Chociaż... Jakim cudem? Aha. A nie, dobra, to jest dobrze. Damn. Niby wszystko pasuje, ale jednak coś jest nie tak. Dobra, krótkie cięcie od tego miejsca i zobaczę, co tu się dzieje nie tak i zaraz do was wracam. Nie będę was tym męczył.